Witam Was 9 kwietnia 2016 roku. Mamy godzinę 1:36. Chciałem Was zaprosić do obejrzenia drugiego odcinka z serii Oczami kierowcy osobówki. Jak zwykle pojawia się pytanie, gdzie się będziemy tym razem włóczyć po tej nocy. No to w skrócie powiem, że jedziemy na Dolny Śląsk. Ogólnie plan mam taki, żeby się podłączyć pod jakąś ciężarówkę albo busa, bo to lepiej się za takim sprzętem jeździ, bo to trzyma stałą prędkość, tam te 9 dych, stówkę, za 5 druga. I kurczę, nie ma żadnej ciężarówki. Kurczę, jeszcze żadnej nie dogoniłem. Trochę słabo. Do Szczecina 130 km. I od Szczecina reszta. Tą drogę do Szczecina to już na pamięć znam, to już się za dzieciaka jeździło. Stop. W tym kierunku to jeszcze teraz. Mamy wczoraj szybę, tą przednią od środka, bo jakieś smugi były i inne syfy. I doszedłem do wniosku, że to wszystko było o kant dupy rozbić. A czemu? A temu, że dalej są smugi. No i tu wyciągnąłem kolejny wniosek, że chyba najlepiej to będzie wyszorować wodą z płynem, bo te wynalazki tam te do szyb, co są specjalne, no to mam wrażenie, że to nie działa tak jak powinno. Albo jakiś upośledzony jestem, nie wiem. Już wjeżdżamy w teren zabudowany miejscowości Kłoty. Stąd już blisko jest do Szczecina. W Szczecinie zakończymy pierwszy etap wycieczki i tam sobie zrobimy przerwę na jakieś zakupy, bo przydałoby się wodę kupić jakąś w butelce, żeby twarz przemyć. Wjeżdżamy na pierwszą część drogi ekspresowej na tym odcinku, na szóstce. Także już bliżej jak dalej Szczecina jest. Teraz tu szybko pójdzie. Zrobimy sobie przerwę wcześniej, parę kilometrów, bo tutaj coś mi zna grzewnicy chyba zaczęło śmierdzieć. Także zobaczymy. Sobie rzucę okiem, czy coś, czy wszystko jest ok. Jak wszystko ok, no to jedziemy dalej. Jak nie ok, no to sobie naprawimy i też będziemy jechać dalej. No i się okazało, że jednak wszystko jest C. Także jedziemy dalej, więc nie trzeba było grzebać, to mnie cieszy. Zazwyczaj w tym miejscu, jak jadę do pracy, odbijamy w prawo na Świnoujście. No, a dzisiaj sobie jedziemy prosto. Teraz zacznie się patataje. Aż do samego Szczecina praktycznie. Już mnie wszystko boli. Pyk, 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 pyk. Pan to fajnie się jedzie potem, bo to robi dużo opony, miękkie zawieszenie, ale jak jeździłem Twingo, to ja pierdzielę. Plomby wypadały z tym. Już jesteśmy na autostradzie, objeżdżamy Szczecin i na pierwszym lepszym mopku się zatrzymamy na małe zakupy. Kanapek z domu też zapomniałem, ma cały pakiet tam był przygotowany. No nic. Normalnie jasno jak za dnia. I do Zielonej Góry 200 km. I fajno by było, jak już mielibyśmy się tankować, to żeby się tam właśnie tankować. Tam tanie paliwo jest. I benzyna i gaz.
jesteśmy po zakupach na mopku i jedziemy sobie dalej. Pod fajnym mostem będziemy przejeżdżać. Zaraz powinno go być widać w kamerze. Teraz już się zaczyna taki odcinek właśnie, gdzie coraz więcej tych wiaduktów takich będzie nad ekspresówką. Takie fajnie niektóre wyglądają. No i bardziej na południe, tym cieplej jest. Bo już była na minusie temperatura, a teraz jest 4 na plusie w powietrzu. Godzina 4:30. 233 km za nami. Czyli na dobrą sprawę umetek. A tego tutaj ostatnio nie było, przynajmniej tak nie świeciło. Przejeżdżamy nad Wartą, tak swoją drogą. Dojechaliśmy do Świebodzina i się kierujemy w stronę, a to już nie powiem, w stronę czego, to zobaczycie za chwilę. Taka ładna ciężarówka, to trzeba naprawdę lubić, żeby się w takie rzeczy chcieć bawić. Tadam! Jesteśmy w Świebodzinie i pierwszy raz, odkąd przyjeżdżam po tych okolicach, to odwrócony do mnie przodem jest. Także chyba to by było na tyle, bo tu nic ciekawego nie ma. Tylko to, co widać, reszta to jakieś pola, gdzieś tam domki. A to pokażę. Tak to wygląda wszystko. Jezus. O, tam pole. Za mną też coś, jakieś chałupki. Dużo nie widać. I to tyle. Jedziemy dalej. Mamy godzinę 6:00. Piękny początek dnia. Na razie żeśmy przejechali 350. Z przerwą na papu. Jeszcze paroma innymi. A jednak coś się dzieje tutaj, na tych wykopkach. Coś budują. Chyba termin goni, bo naginają weekend. Za dnia to wszystko inaczej wygląda. O tak, i wykopki. I wykopki. Na razie dobra 60 km robót drogowych. No i tak, mamy godzinę 10:50. Plan trochę nie wypalił. Mieliśmy felki zabrać z Legnicy, no ale to uszkodzone się okazały. To sobie zrobiłem wycieczkę, na to wychodzi. Zawracamy do Świnoujścia. Zostało nam 410 km. Trochę pogoda się zepsuła. Ale dojedziemy. Normalnie coś niespotykanego. Jeden wielki plac budowy dzisiaj jest. Tak jak długo nic było, tak dzisiaj zapieprzają od 6:00. I sobie jedzie gościu na motocyklu i tylko kurz za nim. Niezła faza.
jesteśmy na normalnej ekspresówce. Nie wiem, ile zostało do Świnoujścia, ale już w Świebodzinie jesteśmy z powrotem, tak szybko idzie. No i z 410 km zrobiło się 254 do Świnoujścia. Czyli coraz bliżej. Różowy most. Ciekawe, co wyjdzie z tego filmu. To tak sobie gadam i gadam. A tu kłuczy tłuka, jeszcze radio gra. No, już jesteśmy za Gorzowem. Zostało jakieś 180 km. Tak się drogę buduje. Myk, myk i górki nie ma. Ostatnim prostą do promu. Godzina 15:25. Już niedzielę, 2:25, 928 km za nami. Jedziemy sobie już do Koszalina ze Świnoujścia. Płyniemy promem aktualnie, Bielikiem. Wow, dzisiaj wyjątkowo szybko prom płynie, bo mamy karetkę na pokładzie. Z całej wycieczki najbardziej boli mnie to, że nie wziąłem kanapek. A klamuś sprytny pojechał sobie na Orlena, kupił jakąś tam bułkę na ciepło, odwiedził Maka. Chuj nie jedzenie. Mamy znowu ciemnicę, już zatankowani. Oczywiście ceny barbarzyńskie za litr gazu. Złoty 99 w Świnoujściu. Linie na Dolnym Śląsku złoty 45 płaciłem dzisiaj, wczoraj, o tak, wczoraj. I nawiązując do tych wniosków, o których tam mówiłem, że opowiem, jakie wyciągnąłem, jak jechałem na Dolny Śląsk, to używanie świateł, nie? Po nocy, no to wiadomo, nie? No, nic nie jedzie, to długie, no ale jak widzimy gdzieś tam jakąś łunę, że coś jedzie z nadprzeciwka, no to warto by było trochę wcześniej wyłączyć, a nie te długie, a nie jak już się wyjeżdża na tą osobę, nie? Bo to przeszkadza. Tak samo jak używanie świateł przeciwmgłowych. Też wczoraj trochę tych miejsc, gdzie mgła osiadła, no to było. A większość trasy była taka, gdzie te przeciwmgłowe nie były potrzebne, no a ludzie sobie jeździli. I zostało 190 km do domu. Dużo i niedużo. Jesteśmy na tym odcinku pomiarowym prędkości.
Oj, na swojej drodze spotkałem cztery łosie. A to jeszcze nie takie bydlaki, nie? I niech mi ktoś powie, że tutaj nie trzeba odstrzału tych zwierząt dzikich. Tego wyśmieje. Przecież to łoś to większy jak samochód jest. Jedziesz w takiego łosia, to trup na miejscu chyba.